Rokowania są ostrożnie optymistyczne, mówią lekarze, którzy zajmują się 2,5-letnim chłopcem, który wypadł z 5. piętra bloku w Bielsku-Białej. Lekarze rozpoczęli wybudzanie dziecka. Do wypadku doszło 11 dni temu, gdy matka była z dzieckiem na balkonie. Nie miała prawa opieki nad synem, została tymczasowo aresztowana. Paweł Jędrusik. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało, że 2,5-latek, który trafił do szpitala po upadku, jest wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. Nie oddycha jeszcze samodzielnie, jego stan jest w dalszym ciągu poważny, ale lekarze mówią o ostrożnie optymistycznych rokowaniach, więc bardzo się z tego powodu cieszymy. Obrażenia chłopczyka były bardzo poważne, to był bardzo poważny wypadek z olbrzymiej wysokości. Tym większe szczęście, że udało się maluszka uratować. Przypomnijmy, do dramatu doszło 30 sierpnia w jednym z bloków w Bielsku-Białej. To wtedy chłopiec wypadł z balkonu na 5. piętrze. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował go do Katowic. W tej sprawie zarzuty usłyszała matka chłopca, która przebywała z nim na balkonie. Te zarzuty wynikają z tych ustaleń, które do tej pory zostały dokonane. Na tym etapie nie da się wykluczyć wersji przedstawionej przez matkę, czyli że jakby dziecko upadło jej przypadkowo. Ona nie miała zamiaru wypuszczenia tego dziecka z rąk, trzymała je, natomiast w sposób nienależyty je zabezpieczyła i to dziecko jej wypadło. Kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.